Okej, okay. Czyli jest widać? Nadal nie ma. Tak, u nas jest. A panie profesorze, mówię do pana Wiesława, Biniędy widać pierwszą pana planszę. A, no to świetnie. No to ja w takim razie jeszcze raz chciałem podziękować rodzinom smoleńskim oraz wszystkim ludziom dobrej woli za wyrazy solidarności w czasie ataku medialnego na mnie i moich kolegów, profesorów i naukowców. Dziękuję wam bardzo. Część tej prezentacji jest dostępna na YouTube, ponieważ prezentowałem ją już w Kanadzie, także jeżeli nie będzie widoczne przez zasłanianie tych mojego ekranu tymi telefonami, które tutaj są, jak widać, bardzo sprytnie zorganizowanymi przez ludzi, którzy nie chcą, aby nasze informacje dotarły do państwa, to proszę się zainteresować tymi prezentacjami, które były w zeszłym tygodniu, no i oczywiście tym, który będzie w przyszłym tygodniu na drugiej konferencji smoleńskiej. Chciałem tutaj powiedzieć, że amerykański przemysł lotniczy połączył siły z rządem USA i kilkoma ośrodkami uniwersyteckimi w celu rozwinięcia metodologii elementów skończonych i dla wszystkich materiałów używanych w przemyśle lotniczym. Tutaj chcę pokazać na przykład sytuację, kiedy bardzo lekki materiał, pianka izolacyjna, przy pewnej prędkości jest w stanie przebić się przez twardy materiał, bardzo dużej gęstości materiał. Kwestia jest tylko prędkości, jaką stosujemy w danym eksperymencie. Czyli czy dany materiał zostanie zniszczony, czy nie zniszczony przez inny materiał, zależy to od prędkości uderzenia. Ten 1 gram pianki izolacyjnej przy prędkości stosowanej spowodował siłę 150 kg nacisku, jeżeli chodzi na tak zwany nacisk dynamiczny. W ten sposób właśnie samolot był w stanie wbić się w budynek World Trade Center, chociaż na zewnątrz tego budynku są stalowe kolumny i aluminiowe skrzydła przecięły te stalowe kolumny, chociaż stal jest trzykrotnie mocniejsza od aluminium. W tym przypadku, którym ja się zajmowałem, kiedy mamy problem, czy aluminiowe skrzydło jest w stanie przeciąć brzozę, to widzimy, że naprężenia względem odkształcenia dla dura aluminium stosowanym dla skrzydła jest przynajmniej 20 razy większe od tego, jakie brzoza, typowa brzoza, czy nawet perfekcyjna brzoza może wziąć pod uwagę. Wiele uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, FAA i NASA, od kilku lat prowadzi eksperymenty nad duraluminium, aluminium 2024 T351, żeby zbudować model eksperymentalny dla LS-Dyna. Te wszystkie eksperymenty, które tutaj pokazane są na obrębie tego rysunku, były wykonane i baza danych została włączona do LS-Dyna i dzięki temu dana struktura, która jest badana numerycznie, jest porównywana z prawdziwymi eksperymentami i dowiedzieliśmy się, że bardzo jest ważne nie tylko jakie jest naprężenie, ale jaki jest układ naprężenia, czyli wiadomo, że w uderzeniu o obiekt materiał odczuwa wielokierunkowość od obciążeń.
I ta wielokierunkowość ma wpływ na kryterium pękania. Ta powierzchnia wewnątrz jest to kryterium pękania dla różnych kierunkowości odczuwanych przez materiał, jeżeli chodzi o naprężenia. Metodologia ta została zweryfikowana przez NASA, FAA, George Washington University i Ohio State University za pomocą badań balistycznych z tym aluminium dla różnych grubości płytek. Dla 1,5 mm, 3 mm i 6 mm tutaj widzimy na tym zdjęciu. Ja w swoim laboratorium w ramach weryfikacji zrobiłem eksperyment pokazujący tutaj taką strukturę cienkościenną z materiału, z jakiego jest zbudowane poszyciem samolotu i rozpędzałem ten za pomocą działa, które jest pokazane po lewej stronie do różnych prędkości, do prędkości dwukrotnie, trzykrotnie i nawet czterokrotnie szybszej od prędkości samolotu tu 154M. W jakim on leciał w Smoleńsku. No i z obserwacji tego eksperymentu zobaczyłem, że nawet przy prędkości czterokrotnie większej ten materiał pęka i zwija się jak rolada, ale nie odłamuje się, czyli nawet taka duża prędkość nie powoduje kruchości tego materiału. Jest on bardzo plastyczny, jeżeli chodzi o zwijanie się wzdłuż osi tego materiału. Symulację tego elementu jako weryfikację modelu eksperymentalnego zrobiliśmy i dostaliśmy bardzo dobre wyniki, co jest pokazane na tym slajdzie. Ciekawostką właśnie tej obserwacji jest to, że wiemy, że było dużo małych odłamków z szycia i różnych części samolotu już przed brzozą, z którą miał uderzyć ten samolot, do miejsca upadku tego samolotu. Zgodnie z tym eksperymentem wydaje się trudno wytłumaczyć, skąd się wzięły te wszystkie odłamki, skoro materiał jest bardzo plastyczny, nawet przy prędkościach czterokrotnie większych niż samolot, który mógł uderzyć w gałęzie czy jakieś mniejsze gałązki i rozpadać się aż do miejsca upadku samolotu. Czyli to jest jeden z tych fragmentów, który pokazał, tych odłamków, który pokazał pan doktor Obremski. Widać, że jest bardzo mały, że jest bardzo wygięty, wyrwane są nity, czyli siła, jaka musiała wyrwać ten kawałek tego materiału, musiała być większa niż ta, jaką ja mogłem użyć, jaka najszybszą w swoim laboratorium. No takie siły, które są większe od prędkości dźwięku, bo czterokrotnie większa prędkość od lotu samolotu jest prawie prędkością dźwięku, mogą być tylko otrzymane za pomocą środków wybuchowych i eksplozji. Przypomnę krótko o moich badaniach parametrycznych. Ten materiał 224, który został stworzony przez konsorcjum razem z tymi eksperymentami wszystkimi jako bazę danych bezpośrednio włożonych do LS-Dyna, włożyłem do mojego modelu w tej czerwonej części skrzydła, która jest w okolicy kontaktowej z brzozą. No i jak podobnie jak po poprzednich sytuacjach, brzoza jest przecięta, upada wzdłuż lotu samolotu, krawędź przednia jest zniszczona, ale dźwigar pierwszy i reszta samolotu, reszta skrzydła są dobre, nie są zniszczone. Także widać, że nawet ten bardzo dokładny, bardzo eksperymentalny model potwierdza wszystkie poprzednie symulacje.
Mogę przypomnieć tylko więc, że dla wszystkich możliwych konfiguracji samolotu, jego lotu, skrzydło samolotu 154M zawsze przecina brzozę, niezależnie czy użyte są liniowe, czy nieliniowe modele materiałowe, a teraz nawet ten model eksperymentalny, niezależnie od gęstości siatki. Krawień skrzydła musi być zniszczona na długości 60-80 cm. Powierzchnia nośnia jest niezniszczona. Dalszy lot może być, mógłby być możliwy. Odcięta górna część brzozy zawsze upada w kierunku lotu samolotu. No oczywiście wiemy z tej rekonstrukcji, że część krawędzi, która miałaby być w kontakcie z tym drzewem, nie jest zniszczona. A za to jest ogromna dziura w skrzydle za tą krawędzią. No to odpowiada dość dobrze sytuacji, kiedy przepraszam. Halo? Kontynuować, panie profesorze, proszę kontynuować. Poczekaj, bo ty co mówisz? Tak. Panie profesorze, czy może pan kontynuować? Okej, okay, Kazik, później. No, przypomnę tutaj eksperyment zrobiony przez Boeing, na Boeingu 727, który uderzył w pustynię w Meksyku, która weryfikuje mój cały model również uderzenia w ziemię. Oba te eksperymenty, moje numeryczne eksperymenty pokazują, że większość pasażerów powinna przeżyć w tylnej części samolotu, niezależnie od tego, czy upadł ten samolot do dołu kołami, czy do góry kołami. A oczywiście na grząskim ziemi powinien być znaczny krater. Oczywiście tutaj widzimy, nie ma żadnego krateru, mamy wywinięte strukturę kadłuba samolotu na zewnątrz. Z jednej strony jest jedna ściana, z drugiej druga i sufit, co wskazuje na otwarcie, na wybuch w kadłubie w czasie lotu tego samolotu. Chciałem pokazać tutaj, co się stało w katastrofie samolotu podobnego właśnie Boeing 727 w 75 roku, który uderzył w taką strukturę na lotnisku Kennedy'ego. Widzimy tą strukturę, została złamana, to jest taka struktura jak most. Gdyby to była podstawa mostu, to cały most by się zawalił. I co widzimy tutaj w opisie tej katastrofy? Że samolot uderzył nie tylko jedną, ale kilka takich wież, które pokazałem na poprzednim zdjęciu. Następnie jej kadłub uderzył w kolejne wieże i w ogromne skały leżące na ziemi. Nastąpił wybuch i pożar. I z gazet widać, że pomimo takiej katastrofy dwoje dzieci przeżyło w tej katastrofie. Także widzimy, że nawet najbardziej drastyczna sytuacja są jacyś ludzie, którzy przeżywają. Co jest ciekawe oczywiście, że samolot po uderzeniu w taką wieżę nie podniósł się z 6 metrów na 30 metrów, ale upadł w dół, co oczywiście fizycznie ma więcej sensu. Także chciałbym zakończyć swoim wnioskami. Fragment lewego skrzydła nie mógł urwać się na skutek uderzenia w brzozę. Wielka ilość drobnych odłamków i brzozowraku oraz brak krateru świadczą o rozpadzie samolotu w powietrzu. Przy uderzeniu z prędkością 80 metrów na sekundę po szycie samolotu nie rozbija się jak szkło na odłamki. Mój eksperyment pokazuje, że ten materiał jest bardzo plastyczny.
Zrobiliśmy badania również w niskich temperaturach, także ten materiał jest w dalszym ciągu plastyczny, nawet w niskich temperaturach. Otwarcie ścian kadłuba na zewnątrz świadczy o wybuchu. Gdyby nie było wybuchu, tylna część kadłuba oraz prawe skrzydło powinno być w całości. Większość pasażerów w środkowej i tylnej części samolotu powinna przeżyć. Uderzenie kołami do góry jest lepiej amortyzowane, więc daje większą szansę przeżycia pasażerom. Był słyszany, więc chciałem wrócić do tego eksperymentu, który tutaj pokazuje próbkę po prawej stronie przed eksperymentem i po eksperymencie. Także widać, jak ten materiał jest to przy prędkości 300 metrów na sekundę. To jest prawie prędkość dźwięku. Nie odłamuje się, a zwija się w takie rolady jakby naokoło obwodu. Gdyby był to materiał kruchy, to by się ułamywały te cząstki przy tak dużej prędkości, przynajmniej na początku. Oczywiście jest w trakcie ta część wyhamowuje bardzo gwałtownie do tego stopnia, że jej dno, które nigdy nie było w kontakcie, jest taką niecką wygiętą. To jest oczywiście... Tutaj drugi eksperyment jest dla 175 metrów na sekundę, czyli ponad dwa razy szybciej od tej prędkości samolotu. Widać, że symulacje również to bardzo ładnie odzwierciedlają. Natomiast mamy problem z tym, że wiemy, że od przed brzozą już do miejsca upadku jest dużo fragmentów tego samolotu, które przecież nie były w kontakcie z ziemią, a mogły być tylko w kontakcie z jakimiś gałęziami, bo nie słyszałem nic o jakichś dodatkowych brzozach. Także, a wiemy na przykład, że poziomy statecznik był urwany i potem przeniesiony w pobliże. Także to wszystko wskazuje, że musiało być jakaś większa energia, które takie fragmenty urwało, małe, i jeden z tych fragmentów jest oczywiście tutaj pokazany przez profesora Obremskiego, który pokazuje, jak niewielkie są to fragmenty, a doktor Szuladziński tłumaczy, że im mniejsze te fragmenty, im więcej tych fragmentów, tych odłamków, to znaczy tym większa siła była, która je rozrywała. Mój eksperyment pokazuje, że rzeczywiście trzeba było dużej prędkości, dużej energii, żeby ten materiał urwać, bo w przeciwnym razie on się zgniata, skręca, ale nie urywa się, bo jest bardzo plastyczny. Także ten materiał użyty do modelu samolotu TU-154M w rejonie kontaktu, co widać po prawej, niżej stronie, ten czerwona część skrzydła, i po symulacji widać, że faktycznie znowu brzoza została przecięta, krawędź przednia tego skrzydła została zniszczona. Tak jak poprzednio, trochę inny kształt jest, ale jest te same wnioski, które poprzednio dawałem, czyli dla wszystkich możliwych konfiguracji samolotu, jego lotu, niezależnie czy użyte są podstawowe czy liniowe modele, skrzydło samolotu zawsze przecina brzozę. Natomiast w przypadku, kiedy porównamy to z faktem, że brzoza leży prostopadle do kierunku lotu, że krawędź przednia, jak na tej rekonstrukcji, nie jest zniszczona i że jest ogromna dziura za krawędzią przednią, to świadczy o tym, że musiał być wybuch w skrzydle, a eksperymenty pokazane zrobione przez firmę Boeing 727 potwierdzają moje symulacje uderzenia w ziemię i świadczą o tym, że pasażerowie w tylnej części, gdyby do takiego uderzenia bez wybuchu doszło, to powinni przeżyć. No i oczywiście, gdyby cała masa uderzyła samolotu, to krater w grząskiej ziemi powinien nastąpić, natomiast tu widzimy, że nie ma żadnego krateru,
ludzie chodzą po płaskiej ziemi, obsypanej fragmentami tego samolotu, a kadłub jest otwarty w taki sposób, że świadczy o tym, że musiał być wybuch w powietrzu. Co rozumiem, dr Szuladziński zademonstruje za pomocą swoich symulacji wkrótce. A tutaj zwróciłem uwagę na zdjęcia katastrofy z 1975 roku, takiego samego samolotu, znaczy podobnego samolotu Boeing 727, i widzimy, jak skrzydłem ściął ogromną stalową wieżę, która jest wielokrotnie mocniejsza niż jakiekolwiek drzewo. I z opisu widzimy, że zrobiłem to tłustym drukiem. Cały raport jest, można za pomocą tego linku sobie sprowadzić, że jest napisane, że samolot uderzył w wieżę numer 7, potem uderzył w następne wieże 8 i 9, następnie uderzył 5 następnych wież swoim kadłubem, nastąpił wybuch i pożar, rozpad samolotu, i mimo wszystko dwoje dzieci, jak widać, przeżyło, natomiast większość ludzi, którzy zginęli, ponieważ był ten pożar i po prostu zadusili się. Także wnioski końcowe już czytałem, to na tym skończę. Dziękuję bardzo.